Witamy na imprezie superbohaterów! Wygląda na to, że zaproszenie Hello Kitty się zgadza. Okay. Miłego wieczoru, panno Kitty! Teraz panna Dracula i Biedronka. Oto moje zaproszenie. Chwileczkę. Nie jesteś Biedronką, jesteś zwykłym kujonem. Hej, nie nazywaj mnie kujonem! Myślałaś, że mnie oszukasz, co? Frajerom wstęp wzbroniony. To spotkanie jest tylko dla superbohaterów. O rany, i co ja teraz zrobię? Biedactwo. Hej, ty łajdaku! Dobra, niech się pani uspokoi. Gniew jest szkodliwy dla dziecka. Aui! O, spójrz! To prawdziwa Biedronka! Ha, idealnie! Chyba zaraz urodzę! O-o! Złapię to! Cici, wow! Mam twoje jajo! Nie mogę uwierzyć, że dotknęłam broni Biedronki! Ciekawe jak to w ogóle... Hej, to niesprawiedliwe! Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w sekretnej kryjówce Biedronki. Spójrz tylko na te wszystkie rzeczy. Nie super Mary? Tak, naprawdę podobają mi się te kajdanki. Auć! Hej, bądź trochę bardziej ostrożna. O, patrz! Dokładnie tego potrzebowałam. To przewodnik po metamorfozie Biedronki krok po kroku. O, idealnie! No, bestii, do roboty. Pierwszy krok to pielęgnacja skóry. Czas pozbyć się tych paskudnych pryszczy. To nie działa! Hej, spójrz na to! To odkurzacz Biedronki! Zobaczmy, co potrafi to maleństwo. Wow! No dalej, nie każ mi czekać! Cici, wow! To naprawdę zadziałało! Moja skóra w końcu jest zdrowa. W porządku, myślę, że robimy duże postępy. Co teraz? Niebieskie włosy! Zobaczmy, co myśli o tym jojo. O, to zupełnie jak magia, co? Pomożesz mi przefarbować włosy? Jasne, bestii. W końcu jestem w tym świetna. Ten kolor jest dla ciebie idealny. Powinnam najpierw rozpuścić włosy. Okej, jestem gotowa. Teraz czas na kask z folii aluminiowej. I jak wyglądam? W końcu się zemszczę. Co się dzieje? O nie! Twoje włosy! Dobra, kochani. Potrzebujemy waszej pomocy, żeby odzyskać włosy mi. Im więcej lajków, tym szybciej odrosną. Świetna robota. Tak, dzięki za pomoc. No to sprawa załatwiona. Wow, co się dzieje? Chyba mam pomysł. Użyję jojo, żeby zakręcić włosy i uzyskać charakterystyczny look Biedronki. No i jak wyglądam? Fajnie, co? Zawsze może być lepiej. Te czerwone wstążki będą idealnym dodatkiem. To jest to! Przygotujcie się na poznanie zupełnie nowej mi! Muszę zdobyć jojo Biedronki. Bez względu na wszystko. Ale jak ja mam to zrobić? Wiem. Po prostu sprawię, że mi je oddadzą. Czas opracować plan. Zaczynamy! Moja Akuma zarazi wampirzycę. Wampirzyca złapie jojo, a potem mi je przyniesie. To jest mój najbardziej złowieszczy plan. Co się dzieje? Musisz ukraść jojo Biedronki i przynieść mi je. Słyszałam i będę posłuszna, mistrzu. Rany, jestem niesamowita, prawda? Mary, wszystko w porządku? Hej, przerażasz mnie teraz! Przestań! To mi daje pewien pomysł. Przebiorę się. Nie ukryjesz się przede mną. To tak jest sprytne. Mam cię, koleżanko. Hej, uciekła! Nieważne, nie poddam się tak łatwo. Aha, znalazłam wskazówkę. Ten trop zaprowadzi mnie prosto do Mii.
Ochtyda! Paskudny zapach! To niewiarygodne! Znowu wszystko na nic! Nie zniosę tego, uwierzcie mi! O, jak mnie boli głowa! Gdzie ja jestem? Mary? Wróciłaś do normalności! Co się ze mną stało? Teraz pamiętam. To twoje stopy. Są okropne. Tak potwornie śmierdzą. Jakby ktoś tam umarł. Daj spokój. Nie jest aż tak źle. Jest. Musimy coś z tym zrobić. No dobra. A Jojo nam w tym pomoże. Prawda? Cici, wow! Co to w ogóle jest? Dlaczego mnie to nie dziwi? Fiuch, to będzie dość trudne. Co to ma być? Oj! Wiesz, w sumie poradzę sobie już sama. To o wiele trudniejsze, gdy jesteś w ciąży. Wyglądasz przezabawnie. O, ale cringe. Znam lepsze rozwiązanie. Te maleństwa usuną cały ten brud w mgnieniu oka. O, to naprawdę miłe uczucie. Wow, miałaś rację, bestii. Czuję się teraz taka czysta. O tak! O-o, co to za hałas? Nie mam mowy! To super kombinezon Biedronki! Muszę go przymierzyć. Jestem pewna, że nikt nie zauważy. To i tak zajmie tylko chwilę. Jasne, bestii. Śmiało. No i? Jak wyglądam? Bardzo, bardzo wdzięcznie? Uch, ani drgnie. To jest takie niewygodne. Daj sobie pomóc. Po prostu weź głęboki oddech. Fiu, to było trudne. Umieram z głodu. O, wygląda na to, że nabrałam sił. Dobra, po prostu zachowaj spokój i będzie dobrze. Już. I gotowe. Nieźle. Wyglądam teraz jak idealna kopia Biedronki. W porządku, prawie skończyłyśmy naszą listę. Ale co z maską? Gdzie my taką znajdziemy? O, to beauty box Biedronki. Zobaczmy, co jest w środku. Cici, wow! Aha, czerwona szminka. Dokładnie tego szukamy. Śmiało, Mary! Dawaj! Już prawie. Jeszcze tylko trochę i... Wow, uwielbiam to! Ale wiesz, chyba wciąż tu czegoś brakuje. Masz rację. Potrzebujemy kilku czarnych kropek. Zajmę się tym. Jej! Po prostu kocham konfetti. Fajnie. To naprawdę zadziałało. Ale może być lepiej. Dodajmy trochę czarnych kropek. Tłusta kredka pomoże nam zająć się tym szybko i łatwo. Czuję się teraz taka piękna. No, chyba gotowe. Naprawdę nam się udało. Chodź tu, bestii. O-o, co się dzieje? Nie pozwolę Biedronce przejść. Dobry wieczór, pani. Witam. Oto moje zaproszenie. Obawiam się, że nie przejdziesz z tym. Nie, nie oddam mojego jojo. Przykro mi, nie wolno używać broni. To spróbuj mi je odebrać. Ach tak? Jasne. Zawsze dostaję to, czego chcę, panienko. Twoje jojo jest teraz moje. Wcale nie. Och, ty głupia dziewczynko. Naprawdę myślałaś, że możesz mnie pokonać? Hej, kochani! Możecie mi powiedzieć, gdzie ukrywa się władca ciem? Dzięki za pomoc! Moja moc nie zna granic. Jesteś tego pewien? Co mi się właśnie stało? Czy to kły? Jestem teraz wampirem! Wygląda na to, że to początek ekscytującej historii miłosnej. W końcu się udało, kochanie. O, całkiem tu uroczo. Podoba mi się. Witamy, witamy. Chcieliby państwo zobaczyć kartę? O, to nie będzie konieczne, kochanie. A, proszę nie! Spójrz tylko na ten pyszny kąsek, Mary. Ale co my tu mamy? Myślę, że szuka nowych rodziców Adam. O, tak, to prawda. Zostaniecie moimi rodzicami? Oczywiście, że tak. Absolutnie. Jedziesz z nami.
Koniec tego! Żadne wampiry nie mają tu wstępu. Od teraz trzymajcie się z daleka. Czy to nie jest niebezpieczne? Może weźmiemy taksówkę? Jak pięknie! Ta podróż jest niesamowita. Jesteśmy! Co sądzisz o tym miejscu? Jest super! To prawdziwa nora wampirów, co? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Lena, gdzie jesteś? Nasz dom może być naprawdę niebezpieczny. Cześć, mały. To bolało. Mamo, tato, trochę się tu zaplątałam. Pospieszmy się, Adam. Puść mnie. Pomogę ci, kochanie. No dalej, dalej, jeszcze trochę. Puść naszą córkę. To ja rozumiem. Wampirza mama uratowała sytuację. A gdzie ja jestem? Lena, postaraj się być bardziej ostrożna. Mamo, tato, jestem tutaj. Kim jesteś? Coś tu jest... O, nie bój się, kochanie. Dokładnie tego potrzebujemy. Odkurzmy te starocie i trochę poczarujmy. Oto właściwy rytuał. Wzywam starożytną magię Drakuli. Wszystko będzie dobrze. Twoja mama to najlepsza czarodziejka, wiesz? Ha, to zaklęcie nigdy nie zawodzi. I co, lepiej, prawda? Tak, i nawet dostałam nowe łóżko. To było super. Nie zapomnij zabrać tu swojego małego, rozmytego przyjaciela. Dzięki, mamo. Jest taki miękki i puszysty. Do zobaczenia rano. Słodkich snów, kochanie. Dziś omawiamy nowy temat. Spójrz tylko na tą lamuskę. Czy ty w ogóle wiesz, jaka jesteś brzydka? Dlaczego nie znajdziesz sobie klasy dla brzydkich nieudaczników? Dlaczego jesteście tacy wredni? Przestańcie mnie męczyć. Szczerze mówiąc, Lena, naprawdę przydałaby ci się metamorfoza. Nie, nie jestem nieudacznikiem. Uspokój się, Lena. Nie jestem ofiarą. Mamo? Przepraszam. Nie chciałam. Złoto może być naprawdę niebezpieczne, co? To było świetne uderzenie, kochanie. Chodźmy cię zabandażować, mamo. Dzień dobry wszystkim. Co jest na śniadanie? Dzisiejsze śniadanie to niespodzianka. Spodoba ci się, kochanie. No nie wiem. Śmiało, częstuj się. Dzięki, chyba. Smacznego, Lena. Z czego to w ogóle jest zrobione? Chwileczkę, chyba o czymś zapomniałam. Mleko! Teraz śniadanie jest wreszcie gotowe. Jedz! Nie tknę tego. To nie jest ludzkie jedzenie. Adam, nasza dziewczynka będzie głodna. Nie martw się, kochanie. Powinniśmy mieć gdzieś jakieś ludzkie jedzenie. A, racja, tam! Jesteśmy okropnymi rodzicami. Wcale nie. Nadal możemy dać jej trochę tej pysznej krwi. Ale Lena nie jest wampirem. Poproszę największą pizzę. W porządku. Stać. Coś wymyślimy, kochani, obiecujemy. Dajcie mi po prostu trochę kasy. Jasne. To ja rozumiem. Wrócę za minutę. Co ona robi, Adam? Wróciłam, kochani. I przyniosłam pizzę. Ten sos czosnkowy jest pyszny. Wszystko tylko nie to. Jesteśmy śmiertelnie uczuleni na czosnek. Pizza to świetne danie śniadaniowe. To dla nas koniec, kochanie. Potrzebujemy masek do oddychania. No dalej. Fiuh, jesteśmy uratowani. Przepraszam. Będę pamiętać, żeby unikać czosnku. Jest cicho. Za cicho. Lena? Co ty wyprawiasz? Gdzie jest moja córka? Jestem Lena. Ten make-up naprawdę mi pasuje, co? O, to jest katastrofa. Mamo, wszystko w porządku? Tak, tak, wszystko okej. Tylko trochę... Nieważne, chodź za mną. Dokąd idziemy, mamo? Zaraz zobaczysz. Ona musi być gdzieś tutaj. Znalazłam ją. Nie ma sensu się przede mną ukrywać. Dalej, wyjdź już. Ktoś znowu potrzebuje stylistki? Kornelia, jak miło cię widzieć. Mamo, czy ona jest zombie wampirem? No jasne. Kornelia, nie wygłupiajmy się. Do roboty. Mój look jest całkiem fajny. Naprawdę ciężko nad nim pracowałam. To będzie trudne. Charakterystyczna wampirza bladość? Osiągnięta. Dobra, co dalej? Nadszedł twój czas, kolego. Musimy uratować tę dziewczynę przed nią samą. Wow, uwielbiam.
Uwielbiam to! Wiedziałam, że tak będzie. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz użyjemy tych robaczków. Zaczynam się denerwować. Wystarczy spojrzeć na efekty. Ach, jak ładnie. Makijaż to bardzo delikatna sztuka. Wyglądasz oszałamiająco, Lena. Nie wierzę, jaka jestem śliczna. Chciałabym mieć takie... Świetna robota. Proszę, reszta dla ciebie. Kocham swoją pracę. Tak się cieszę, że cię widzę, Lena. Świetnie dziś wyglądasz. Mamy dziś wspaniałą pogodę. Zaraz, gdzie jest Lena? Chyba na podwórku. Co? Czy to jest randka? Po moim trupie. Podejrzany ten typ. Nie martw się, Lena. Mama już pędzi na ratunek. Zobaczymy, co powiesz na to, kolego. Lepiej uważaj. Masz, Lena. Dzięki, to takie słodkie. Czy to strzała z kuszy? A, to tylko moja mama się wygłupia. Twoja mama? Och, spudłowałam. Muszę to jakoś ugryźć inaczej. Ale najpierw osłonię się przed słońcem. Dobrze wyglądasz, Mary. Lecimy. Chcesz lody? Ja stawiam. Dzięki, Rysiek. Tu jesteście gołąbeczki. Zobaczymy, jak teraz posmakujecie swoich lodów. Naprawdę podoba mi się nasza randka, Lena. Fuj! O, Rysiek? Ty! Nie wyglądasz zbyt dobrze. O, chyba zostałeś otruty. Żegnaj, ukochany. Nigdy cię nie zapomnę. Uspokój się, kochanie. Mama 1, chłopak 0. Chodź, idziemy do domu. Jak dobrze jest wrócić do szkoły. Jaki jest dzisiejszy temat? Dziś piszemy test, chłopcy i dziewczęta. Nie traćcie czasu i bierzcie się do pracy. Sprawdzian? Ale ja się nie przygotowałam. To takie proste. Tak, chyba jestem jedyna. Dobra, myśl, Lena, myśl. Magda, możesz mi pomóc? Nie ma mowy. Żadnego gadania, proszę. Skupcie się na testach. O, sama się o to prosisz. W porządku, mam pomysł. Dalej, Magda, proszę, daj mi ściągnąć. Nawet o tym nie myśl. O, to takie niesprawiedliwe. Tak to ja obleję. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Czas nauczyć się, jak cię dzielić, Magda. Lena? O, ja tylko... Obawiam się, że dostajesz jedynkę. Mama i tata będą wściekli. Zaraz, chwila. Moi rodzice to wampiry. Powinnam po prostu poprosić mamę o pomoc. Co się stało, kochanie? Nauczyciel dał mi jedynkę! Och, jak on śmie tak traktować moją córeczkę. Nie róbmy nic pochopnego, proszę pani. To nie będzie bolało. Moja słodka Lena jest dumą twojej klasy. Tak. Ona zasługuje na 5 z plusem. O, a co z moim testem? 5 z plusem. Dziękuję bardzo, mamusiu. Naprawdę mi pomogłaś. Mogę małą przekąskę, mamusiu? Pamiętaj, Lena, za dużo słodyczy szkodzi na zęby. Więc śmiało, ale tylko jednego. Pyszne. Mój ząb, to był mój ulubiony. Ostrzegałam cię, kochanie. Musisz mi pomóc coś z tym zrobić, mamo. Chodźmy szybko do dentysty. W czym problem? Zdradziłam ząb. Zrobimy ci nowy kieł. Racja. Śmiało, wybierz jakiś. No nie. A może ten? Całkiem niezły, co? Dolite złoto. Nie ma mowy. A ten? Wow. Co nie? Ale błyszczy. Naprawdę ci pasuje, Lena. Pamiętaj, nowe zęby są dość drogie. Oczywiście. Zajmę się tym. Rana, ale jestem głodna. Hej, co się dzieje? Wszystkiego najlepszego, Lena. Dzięki. Już wiem, czego sobie życzyć. W takim razie zaczynamy tę imprezę. Juhu! Wow, to piata! Chcę ją od razu walnąć. Śmiało, kochanie. Dawaj! Wow. Ostrożnie. Lena, zwolnij trochę. Och, tak być nie może. Pomóż mi, Adam. Robi się, Mary. Mamo, tato, o co w tym wszystkim chodzi? Śmiało, jedz, kochanie. Ale po co mi to? Zaraz się dowiesz. A! Ja! Ja! Nie
teraz wampirem. Ale co to za pryszcze? Myślałam, że wampiry są nieskazitelne. Nie ma na świecie dziewczyny, która nie marzyłaby o romantycznej historii miłosnej. Ha! Spójrzcie tylko na jej kły! Ua, patrzcie, jaka jestem zła! Hej, piękna! Mówisz do mnie? Jasne! Niestety, romantyczne marzenia są bardzo łatwe do zmiażdżenia. Ha! Spójrz tylko na siebie! Dobrze, że mamy najlepszą psiapsiółkę, która nam pomoże. Wynoś się stąd, tyłobuzie! A! Wampiry! Chodź ze mną, wiem co robić. O! Wampirza Nora Klary jest taka piękna i stylowa. Ach, racja, nie mam odbicia. O, wow! Dzięki za pomoc, puszku! Twoja twarz to niebo dla pryszczy. Czy to ja? Ach, zaraz je wszystkie wycisnę. Dobra, zaczekaj tu na mnie. Przepraszam, że przeszkadzam, ale... Proszę bardzo, to wysysacz do porów. Teraz możemy pożegnać się z pryszczami. Dlaczego wcześniej tego nie próbowałam? Ale zaraz, co z tymi zaskórnikami? Poradzimy sobie z nimi za pomocą kuracji szkieletowej. Zetrzemy kilka z nich na drobnej tarce i... Idealnie! Efekty będą natychmiastowe. Zaufaj mi. Ten przepis był przekazywany w mojej rodzinie od pokoleń. Teraz ten magnes pomoże nam pozbyć się tych wszystkich niedoskonałości. Ach, moja skóra jest teraz taka gładka. Działa za każdym razem. Wygląda na to, że puszkowi też się podoba. Ale zaraz. Nie. Musimy natychmiast powstrzymać to okrucieństwo. Przygotuj się na irygację jamy ustnej, kochana. Wow! Spójrz na ten brud! Efekty naszej pracy mówią same za siebie. Uśmiech wampira musi być absolutnie perfekcyjny. Dobrze, że Klara ma inne narzędzie do tej roboty. Wystarczy nałożyć żel wybielający i niech ustnik zrobi swoje. Wow! Spójrz tylko na ten połysk! Hej, uważaj, kochana! To ja rozumiem. Oto miejsce spoczynku babci Drakuli. Spójrz tylko na te niesamowite diamentowe kły. Hej, to świetny pomysł. Dzięki, babciu. Mam dla ciebie niespodziankę. Wow, jesteś najlepsza, Klara. Wiem. Au, to bolało. Ktoś właśnie mnie ugryzł. A, Klara, pomocy! Uff, kochana, masz tam całe gniazdo węży. Nie martw się. Poznaj swojego nowego, najlepszego przyjaciela. Szczota! No już. Uch, to takie trudne. Ech, cóż, nie mam na to słów. W każdym razie po prostu umyjmy włosy. Ten gadżet pomoże nam sprawić, że włosy Leny znów będą jedwabiście gładkie. Hej, to całkiem miłe uczucie. Co nie? Och, ten masaż to co innego. Dla ciebie wszystko, kochanie. Ach, co za błogość. Czekaj, Klara? To ty? Nadszedł czas ułożyć ci włosy. Mam nadzieję, że podoba ci się to, co dla ciebie zaplanowałam. To niesamowite! To jeszcze nie koniec. Szablon i trochę farby do włosów to wszystko, czego potrzebujemy do tej zgrabnej sztuczki. Jedno naciśnięcie i mamy ładny wzór nietoperza. Wyglądasz po prostu świetnie. Ale co to za smród? Nie mam pojęcia. Ręce do góry! No widzisz? Koniec, Lena. Mam dość. Ach, to było wyczerpujące. Cała ta praca była tego warta. Jak miło i świeżo. Rany, Julek. Chyba będziemy musiały uciec się do desperackich środków. To światło! Och, ale z ciebie cykor. Nie chciałabyś mieć takich pach jak twoja sympatia? O, chyba masz rację. Mam przed sobą długą drogę. A więc, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Klaro?
te białe plamy naprawdę ci nie służą. O, masz na myśli te? Zapomnij o tym. Nie zrobię tego. Musimy się ich pozbyć. Co ty zamierzasz zrobić? Zaraz zobaczysz. Czuję się taka szlachetna i wytworna. Cóż, to świetny look dla ciebie. Musimy uciekać. Zostawcie mnie. Wow, cóż, dzięki. Chyba. Tak być nie może. Czas na depilację. Krok pierwszy. Rozpuść wosk i dobrze wymieszaj. Krok drugi. Nałóż wosk na włosy. Krok trzeci. Lizaki! To boli! Chcesz być piękna? Musisz cierpieć. Widzisz? Tylko nie pozwól, żeby to się powtórzyło, dobra? Przysięgam, nie pozwolę. Dłużej nie dam rady. Co znowu? Te buty! To jakaś katastrofa! O nie, chyba sobie ze mnie żartujesz. Puszku, mamy tu sytuację awaryjną. Dzięki, stary. Nie wstydź się. Właśnie tak. Posprzątamy ten bałagan w mgnieniu oka. Wow, czeka nas dużo roboty. Chodź, pomogę ci. Ugh, możesz pomóc dbając o swoje maniery. Chociaż to całkiem niezłe, co? Och, ale ten zapach. Obawiam się, że czas na porządną artylerię. Będziemy potrzebować tych specjalnych kapci i mocnej esencji cząstkowej. Ta kąpiel stóp na pewno załatwi sprawę. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o szczypcie magicznego pyłu. Zrelaksuj się, Lena. O wiele lepiej. A może dodamy kamyczki? Dzięki nim wszystko wygląda lepiej. A te neonowe pończochy rozjaśnią twój look. Och, po prostu je uwielbiam. Wiesz co? Biżuterii nigdy za wiele. To doda wyjątkowego uroku nowemu wyglądowi Leny. Nieźle! Och, Klara, musisz kupić te buty. Czy nie są niesamowite? Dostawa obuwia. Ach, mój skarb tu jest. Zaraz wrócę. Wiesz, jestem trochę głodna. Hej! No i jak wyglądam? Całkiem nieźle, co? Co robisz, bestii? Grube brwi są naprawdę modne w tym sezonie. Musimy to zmyć. Płyn micelarny się do tego nada. Ugh, dobra. Już lepiej? Chciałabym, żeby tak było. Czy ty kiedyś widziałaś pensetę? Wow, potrzebujemy do tego czegoś bardziej wytrzymałego. Nie ruszaj się, kochana. Co będzie dalej? Równomierny odcień skóry. Nałożymy podkład na gąbkę do makijażu i rozprowadzimy go równomiernie na całej twarzy. Aha. Tylko spójrz na tę gładką porcelanową skórę. Możemy popracować też nad moim eyelinerem. Plastikowa karta pomoże nam zrobić ładne i proste kreski. Teraz nałóż czerwoną szminkę, aby dopełnić nasz złowieszczy look. Odrobina błyszczyka też nie zaszkodzi. W końcu jestem gotowa, by ruszyć na podbój świata. W takim razie zróbmy to, kochana. Hej, April, muszę ci powiedzieć coś ważnego. Jesteś piękna jak ta róża. Koniec tego. Hej, Freddy. Hej, a co ze mną? Proszę, to dla ciebie. No, nieźle, nieźle. Ale nie jesteś dla mnie wystarczająco dobry. Hej, Nico, pójdziemy na randkę? Ach, to wygląda jak początek bardzo romantycznej historii miłosnej. No dalej, ugryź mnie już! Zapłacę ile chcesz! Zejdź mi z drogi, Mia. Będę potrzebował trochę tego. Świeży oddech to podstawa w tej robocie. Okej, gotowa? Cici, wow! Zawsze chciałam mieć takie kły. Cześć, jestem Molly. Ja też chcę być wampirem. Nie ma mowy. Może uda mi się cię przekonać? Mogę zaoferować ci to. Gdzie ja w ogóle jestem? Wow, to plan metamorfozy. Po pierwsze, czas na pielęgnację skóry. Pomożesz mi, co? Hej, wszystko okej? Wow, teraz to już widziałam wszystko. Bierzmy się do roboty.
Musimy pozbyć się tych pryszczy. O tak, zabawmy się. Ściągnijmy tu więcej ludzi. Sorry, dzieciaki, ale impreza się skończyła. Jesteś tego pewna? No dalej, wynoś się już. Tylko nie to. Już po tobie. Dajcie spokój, nie róbmy nic pochopnie. Hej, dlaczego nie działasz? Skąd ty się tu wziąłeś? Pajęcza sieć. Czemu nie? Poddaj się, jesteś aresztowany. Nie masz szans przeciwko moim lepkim pajęczynom. To musi być nielegalne. Zadzwoń, jeśli jeszcze kiedykolwiek będziesz miała problemy z pryszczami. No proszę, zobaczmy. Jestem coraz bliżej mojego celu. Idealnie. A co my tu mamy? Fuj, papa! No teraz to jestem piękna. O, psiu! O, to katastrofa. Co? Jak to włosy w nosie? Nie mam żadnych włosów w nosie. A może i mam? Mniam. Ale nie tego szukam. Tego też nie. Ciebie też nie. Aha. Ruszamy. Ten nos jest taki przytulny. Tu jest o wiele za dużo włosów. Ogolimy was. Tylko nie to! Nie zasługujemy na ten ból! Ale z was cykory. Nie powinieneś był tu przychodzić, koleżko. A masz! Niech to będzie nauczka. Czy ja właśnie przegrałem? Wszystko gotowe? Ble! Muszę wymyślić coś jeszcze. Na przykład tę pensetę. Czas zabrać się do pracy. Już po was. Wcale nie. Uwierz mi. Tak. Ha! Udało się. Mój nos jest wreszcie gładki i czysty. Fuj, a co to za smród? To ode mnie? Trzymaj się ode mnie z daleka. Ohyda! O, przepraszam. Ale co ja teraz zrobię? No, mam pewien pomysł. O, to dla mnie? Moje kły będą nieskazitelne. Ron, ale jestem dobra w tym graffiti. Ach, co znowu? Aresztuję cię. Ha, chętnie zobaczę, jak próbujesz. Hej, co się dzieje? Tym zębom przydałoby się czyszczenie ultrafioletem. Cóż, odwaliłam kawał dobrej roboty, prawda? Hihi, zdecydowanie. Och, metamorfozy są takie wyczerpujące. Czas na małą przerwę. Mniam, ale to przytulnie. Ach, nie spodziewałam się dzisiaj gości. Hej ty, chcesz się poczęstować? Śmiało, proszę. Dobroczynność jest taka wspaniała. A teraz żegnaj. Ups, rozumiem. Przydałaby mi się tu magiczna różdżka. Masz coś dla mnie, kolego? O, patyczek do ucha wystarczy. Czas na wiosenne porządki. Co ty powiedziałaś? Nigdy więcej brudu w uszach. O nie! O tak. Udało się. Wygrałaś, poddaję się. Świetna robota, ale wygoda. Czas zajadać. Eklerki są takie smaczne. O, ale swędzi. To chyba na tyle, jeśli chodzi o mój obiad. W takim razie zajmijmy się tym problemem. Ta szczotka do masażu nam w tym pomoże. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o szamponie. Wlejmy go po prostu. I do dzieła. Biedy nigdy za wiele. Cześć! Zajmę się tym łupierzem. Nie martw się, pokochasz to. Halo? Jest tam kto? No cóż, zróbmy tu porządek. Wygląda dobrze. Teraz czas cię trochę wysuszyć. O tak, po prostu idealnie. Ale super! Koniec z łupierzem. To znowu ty, kolego? Wow! Potrafisz też układać włosy? Niesamowite.
ale boję paznokcie. Są fatalne. O, nigdy nie dokończę mojej metamorfozy. Co? Kto tam jest? Pilniczek? Ha! Dokładnie tego mi trzeba. O, niezła zdobycz. Smacznego. Hej, co tu się dzieje? Nie chcę być znowu krótka. Stój, nie uciekniesz mi. To się jeszcze okaże. Obetnę cię, przysięgam. Wow, spokojnie, baby. O-o, pilnik jest zniszczony. Ale nie mogę się poddać. Racja, wciąż mam pilnik elektryczny. To idealne narzędzie do tej pracy. Aciu! Ups. Nie mam mowy, żeby ktoś mnie teraz obciął. Głupie zabawki ci tu nie pomogą. Cóż, jeszcze zobaczymy. Jesteś gotowa zobaczyć magiczną sztuczkę? Świetna robota, kolego. Dałeś dzisiaj radę. Wow, moje paznokcie w końcu jakoś wyglądają. Ale mogłabym coś tu jeszcze poprawić. Tak, dodajmy trochę koloru. Będą ładne i czerwone. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Wystarczy mi jeden kęs. Mam nadzieję, że podoba ci się twój nowy look. O, i dodajmy kilka uroczych dekoracji. Hihi, wyglądam tak uroczo. Perfekto. No prawie. Samą porę. Tego mi trzeba. Kolorowe i błyszczące. Dobra, paznokcie są. Co następne? Makijaż oczywiście. To będzie ekscytujące. Gdzie ja położyłam moje kosmetyki? A, tu są. Nie ma lepszego duetu niż podkład i gąbeczka do makijażu. Czas zabrać się do pracy. Potrzebujesz pomocy z odcieniem skóry? W takim razie trafiłaś we właściwe miejsce. Usiądź wygodnie i obserwuj profesjonalistkę w pracy. Teraz popracujmy nad moimi oczami. Im bardziej kolorowo, tym lepiej. Temu miejscu przydałaby się odrobina koloru. Zajmę się tym. O tak, świetnie wyglądasz, kochana. Gigi, wow! A w co mam się ubrać? To mi się podoba. O, wiem, przybierze je wszystkie. Ach, nie mam mowy. A może to? Nie, nie mam mowy. To jest jeszcze gorsze. O, jestem taką ofiarą. Ale zaraz, a może by tak? Czas nauczyć się dzielić, kochana. A dla mnie czas stać się prawdziwą wampirzycą. Oh yeah. Hej, to moje ciuchy. Chodź, na pewno coś wymyślimy. Nie, nie, nie. Mam o wiele lepszy pomysł. Marzenia naprawdę się spełniają. Cóż, czas na mnie. Cześć wszystkim, wróciłam. Molly, to ty? Tak, to ja. Chcesz iść na randkę? Nie dzisiaj. Mam wiele wampirzych spraw do załatwienia.